Witam, dzisiaj przedstawię Wam 14 ciekawostek o Sai Yamanace. Zapraszam. Sai oznacza róg śmierci, jest to także japońska broń defensywna. Yamanaka natomiast oznacza pośród gór. Jako członek organizacji Anbu odnosi się do Kakashiego jako senpai. W siódmej ankiecie popularności zajął 12 miejsce ex aequo z Sakurą. Zdobyli oni po 2188 głosów. Jego ulubionym jedzeniem jest moment tofu, a najmniej lubi Mitarashi Dango. Jego hobby to rysowanie i kaligrafia. Pomiędzy końcem IV Światowej Wojny Shinobi a wydarzeniami z filmu The Last, Sai zmienia rangę z Anbu na Chubu, co dosłownie oznacza dział wsparcia. Chciałby walczyć z Kakashim. Urodził się 25 listopada, a jego grupa krwi to A. W Shippudenie miał 17 lat, 172 cm wzrostu oraz ważył 53 kg. W śnie nieskończonego Tsukuyomi Sai nadal był w korzeniu i był w drużynie razem z Yugao Uzuki, Hayate Gekko i Anko Mitarashi. Jest on jedynym znanym mężczyzną w serii, który przyjął nazwisko po swojej małżonce. Ukończył akademię w wieku 9 lat, a chuninem został w wieku 10. Potrafił używać trzech podstawowych natur czakry – ognia, wody oraz ziemi, a także opanował uwolnienie yang. Lubił dawać przezwiska innym, nazywał Sakurę m.in. brzydulą, a nawet w polskim tłumaczeniu nazwał ją brzydką dziwką. Szacunek do tej postaci – stonks. Sai i Danzo darzyli się wzajemnym szacunkiem. Sai nazywał Danzo dowódcą, a Danzo uważał Saja za jednego z najlepszych w korzeniu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!